W 2016 roku Donald Trump miał dla swoich wyborców jedną kluczową obietnicę, że razem mogą przywrócić Ameryce wielkość, słynne Make America Great Again. Ponieważ za parę dni kolejne wybory w Stanach Zjednoczonych, to najwyższy czas sprawdzić, czy Donaldowi Trumpowi udało się przywrócić Ameryce wielkość. Zapraszam do oglądania. Jeżeli Make America Great Again było najsłynniejszym sloganem wyborów przed 4 laty, to z pewnością najbardziej pamiętnym zdaniem Trumpa było: musimy wybudować mur. We need to build a wall. Kluczowe zapewnienie Trumpa obracało się wokół tego, że w Ameryce źle się dzieje, ponieważ zza południowej granicy, przede wszystkim z Meksyku, napływają źli ludzie, którzy szkodzą Ameryce. Żeby to zahamować, należy na granicy ustawić wielki, piękny mur. A kto może ten mur zbudować lepiej niż deweloper Donald Trump? No oczywiście nikt inny, w związku z tym należy go wybrać na prezydenta. No i co? Cóż, gdyby oceniać tę prezydenturę tylko na podstawie tego, w jakim stanie jest dzisiaj mur na granicy amerykańsko-meksykańskiej, ta ocena nie byłaby najlepsza dla administracji Trumpa. Z danych wynika, że podczas tych 4 lat powstało 600 kilometrów muru. 600 kilometrów muru na granicy, która liczy sobie 3100 kilometrów. To nie za wiele, ale jednak wcale nie aż tak źle. Tylko pojawia się kolejny problem. Większość tego muru to było jedynie zastąpienie konstrukcji, które powstały już wcześniej za czasów Busha albo Obamy. Nowego muru administracja Trumpa postawiła około 8 km. I mimo szczerych obietnic wcześniejszych kandydata Trumpa, nie zapłacił za niego Meksyk. Nie znaczy to oczywiście, że Trump o murze zapomniał, chociaż ostatnio nie wspomina o nim zbyt często. Donald Trump stoczył wielki bój o to, żeby ten mur wybudować. Doprowadził do najdłuższego zamknięcia amerykańskiego rządu, walcząc z demokratami o budżet. Wprowadził stan wyjątkowy w obszarze granicznym. Walczył przed sądami o to, by mur budować. Mur jednak nie powstał. Jednak mimo, że ta konstrukcja się na granicy nie pojawiła, to napływ imigrantów do Stanów Zjednoczonych za czasów Donalda Trumpa rzeczywiście wyhamował. Widzimy to zarówno po ilości wniosków składanych o zalegalizowanie pobytu w USA, jak po liczbie nielegalnych imigrantów. Cato Institute pokazuje, że w porównaniu z wcześniejszymi prognozami nie przyrastał tak szybko również procent imigrantów w stosunku do populacji w Stanach Zjednoczonych. No i przyczyn tego stanu rzeczy na pewno jest kilka. Na pewno zadziałała tutaj niektóre posunięcia prezydenta Trumpa i jego administracji, jak na przykład osławiony zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych dla obywateli niektórych krajów, jak na przykład Jemen, Iran, czy na przykład polityka zero tolerance polegająca na aresztowaniu nielegalnych imigrantów i oddzielaniu ich od dzieci, które razem z nimi do Stanów przybywały. To zdarzało się przez jakiś czas i wszystko to oprócz tego miało też pewien efekt psychologiczny. To znaczy, część tych ludzi, która chciała się zdecydować na imigrację do Stanów Zjednoczonych, rozważała być może nielegalne przedostanie się przez granicę, być może szukanie azylu w Stanach Zjednoczonych, zrezygnowała z tego pod wpływem wizerunku, jaki miała i ma administracja Donalda Trumpa, wizerunku rządu niechętnego imigracji. Donald Trump nawoływał do ochrony południowej granicy również dlatego, by w Stanach Zjednoczonych było bezpieczniej. I tutaj statystyki wydają się przedstawiać obraz dla niego korzystny. Rzeczywiście liczba przestępstw w Stanach Zjednoczonych podczas jego kadencji spadała, choć nie znamy jeszcze statystyk za burzliwy 2020 rok, kiedy mieliśmy do czynienia z ulicznymi protestami i wiążącymi się z nimi aktami przemocy, więc nie wiemy, jak to do końca będzie wyglądało. Natomiast warto powiedzieć, że ten spadek liczby przestępstw w Stanach Zjednoczonych to jest długotrwały trend ciągnący się mniej więcej od lat 80., kiedy widzieliśmy szczyt amerykańskiej przestępczości. Największy spadek to czasy Billa Clintona. Natomiast tutaj warto też dodać małą dygresję. Z badań opinii publicznej wynika, że mimo iż w zasadzie rok po roku mamy do czynienia ze spadkiem przestępczości w USA w takim długofalowym trendzie, Amerykanie obserwują coś przeciwnego. Z ankiet wynika, że większość społeczeństwa uważa, że rok po roku
tej przestępczości po prostu przybywało. Ograniczenie imigracji zza południowej granicy połączone z ochroną amerykańskiego przemysłu, cięciami podatkowymi czy próbą renegocjacji niekorzystnych dla Stanów Zjednoczonych umów handlowych miały spowodować ogromny przyrost miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Podczas kampanii z 2016 roku Donald Trump mówił, że w ciągu dekady przybędzie ich nawet 25 milionów, czyli w ciągu pierwszych 4 lat powinno przybyć około 10 milionów. Jak było w praktyce? Od inauguracji Trumpa w 2017 roku do lutego tego roku przybyło 6,8 miliona miejsc pracy, czyli trochę mniej, ale jednak sporo. Oprócz tego bezrobocie za czasów Trumpa, oczywiście do kryzysu spowodowanego COVID-19, utrzymywało się na rekordowo niskim poziomie, nienotowanym wcześniej, niewiele ponad 3%. Jednak znowu, trudno przekonujący dowód, że złożyła się na to polityka imigracyjna. W podobnym okresie, w drugiej kadencji prezydenta Baracka Obamy, obserwowaliśmy nawet nieco szybszy przyrost miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Wśród ważnych sukcesów Trumpa należy wymienić ogromne cięcia podatkowe przeprowadzone jeszcze w 2017 roku. Miały one doprowadzić do znakomitego wzrostu gospodarczego. Donald Trump mówił nawet o wzroście na poziomie 6% PKB. Finalnie okazało się, że PKB rosło na poziomie 2,5% średnio, czyli zbliżonym do tego, jak rosło podczas drugiej kadencji Baracka Obamy. No i oczywiście te wzrosty, jak i wszelkie inne korzystne wskaźniki gospodarcze zostały przekreślone przez COVID-19, bo po amerykańskim lockdownie obserwowaliśmy wzrost bezrobocia na skalę niespotykaną od lat 30. XX wieku i od tamtego ogromnego kryzysu, a także drastyczny spadek przyrostu gospodarczego. COVID. Ale obietnice Trumpa dotyczące tego, że Ameryka ma stać się znowu wielka, nie dotyczyły tylko imigranckiej inwazji czy kwestii związanych z ochroną przemysłu. To była również wizja znaczącej przemiany w amerykańskiej polityce zagranicznej. Z szeregu deklaracji na ten temat, które Trump składał podczas kampanii wyborczej z 2016 roku, wynikała wizja Ameryki, która zbudowała ład międzynarodowy po II wojnie światowej, ale później przez swoją naiwność pozwoliła, by to inni korzystali z owoców tego ładu. Niemcy i Japonia, wykorzystając amerykańskiego parasola ochronnego, bogaciły się, nie musząc wydawać zbyt wiele na obronność. Chiny, które nieuczciwie korzystały ze światowego wolnego handlu, by się bogacić, nie przestrzegając wszystkich reguł. Czy dyktatorzy, którzy lekceważyli zdanie Stanów Zjednoczonych, wiedząc, że Ameryka zawsze cofnie się przed ostatnim zdecydowanym krokiem. Trump postanowił to wszystko zmienić. W 2018 roku podczas wywiadu do telewizji Fox News Donald Trump poddał w wątpliwość, czy Amerykanie powinni przyjść z pomocą Czarnogórze, gdyby ta została zaatakowana. Montenegro is a tiny country with very strong people. Tym samym po raz kolejny po wypowiedziach z kampanii z 2016 roku wyraził wątpliwość, czy Stany Zjednoczone powinny spełniać swoje zobowiązania w ramach NATO. Niektórzy przypominają też, że w 2000 roku w swojej książce The America We Deserve Donald Trump mówił o wycofaniu wojsk amerykańskich z Europy. Dziś, po 4 prawie latach kadencji Donalda Trumpa, możemy powiedzieć, że wszelkie wątpliwości, które mieliśmy na początku jego rządów związane z tym, czy Ameryka dalej będzie częścią NATO, czy się z niego nie wycofa, nie spełniły się. Wszelkie groźby ze strony Trumpa można odbierać jako próbę wywarcia nacisku na sojuszników, by w większym stopniu realizowali swoje zobowiązania budżetowe, krótko mówiąc, by więcej wydawali na obronność. I ta taktyka Trumpa chyba do pewnego stopnia podziałała. Rzeczywiście obserwujemy, że większość państw zrzeszonych w NATO zaczęła podnosić swoje wydatki na obronność. Chociaż warto też dodać, że to niekoniecznie tylko zasługa Trumpa, bo z drugiej strony może to wynikać po prostu z faktu, że działania Rosji z 2014 roku udowodniły państwom europejskim, że zagrożenie może leżeć bardzo blisko. Nie da się jednak zaprzeczyć, że przyczyną tej nowej mobilizacji wewnątrz NATO mógł być nowy wizerunek Ameryki. Ameryki pod rządami Donalda Trumpa, która w każdej chwili może się jednak z NATO wycofać, zostawiając swoich europejskich sojuszników na łasce losu.
Zresztą wycofywanie wojsk z różnych miejsc na świecie stało się jedną z cech charakterystycznych rządów Donalda Trumpa. Słyszeliśmy wielokrotnie o tym, że wojska wycofują się z różnych regionów świata. Donald Trump zresztą wielokrotnie obiecywał, że taka będzie jego polityka, że będzie dążył do ograniczenia amerykańskiej obecności militarnej na świecie i do zakończenia niepotrzebnych, bezsensownych, toczących się już zbyt długo wojen, w które Ameryka uplątała się na początku XXI wieku. Z tych doniesień prasowych można było wyciągnąć wniosek, że Donald Trump rzeczywiście te obietnice zrealizował i Stany Zjednoczone w jakimś znaczącym stopniu ograniczyły swoją militarną obecność na świecie, ale to nie do końca prawda. Największe spadki militarnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych to czasy Baracka Obamy z prostej przyczyny. To za Obamy Stany Zjednoczone znacząco ograniczyły swoje zaangażowanie w Afganistanie i zakończyły działania w Iraku i wtedy też najwięcej amerykańskich żołnierzy z zagranicy wróciło do kraju. W zestawieniu redukcje dokonane za czasów Trumpa nie są może spektakularne, ale za to były medialnie głośne i często mocno chaotyczne. Pamiętamy na przykład, że w wycofaniu wojsk amerykańskich z Syrii towarzyszył bardzo głośny sprzeciw ówczesnego szefa Departamentu Obrony oraz jego późniejsza rezygnacja. Kiedy Trump ogłosił wycofanie amerykańskich części wojsk amerykańskich z Niemiec, zaskoczył tym swoich europejskich sojuszników, ale też najwidoczniej część swojej własnej administracji. Część zespołu prezydenta mogła być również zaskoczona ostatnio, kiedy na Twitterze deklarował, że do świąt Bożego Narodzenia wycofa amerykańskie wojska z Afganistanu. Wojskowi zaprotestowali, twierdząc, że nie da się tych wojsk wycofać w tak krótkim czasie, a negocjatorzy wręcz złapali się za głowę, bo w ten sposób stracili element przewagi w negocjacjach z talibami. Negocjacje to zresztą kolejny punkt, w którym Donald Trump obiecywał odmienić amerykańską politykę zagraniczną. W 2016 roku w kwietniu podczas przemówienia kampanijnego mówił, że na przykład zła jego zdaniem umowa Stanów Zjednoczonych z Iranem wynika z błędnej strategii negocjacyjnej. Krótko mówiąc, Stanom Zjednoczonym zbyt zależy na tym, by pozostać przy negocjacyjnym stoliku. Tymczasem, kiedy rywal, kiedy oponent po drugiej stronie stolika za bardzo się opiera, żeby te negocjacje wygrać, należy mieć w sobie determinację, by od tego stolika wstać i odejść, pokazać, że nie chce się negocjować za wszelką cenę. Konsekwencje takiej wizji negocjacyjnej Trumpa widzieliśmy co najmniej w jego negocjacjach z Chinami, ale też do pewnego stopnia z Koreą Północną. Te negocjacje zresztą przebiegały bardzo sinusoidalnie. Od osobistych przytyków do Kim Jong-una i straszenie Korei ogniem i furią. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. Like the world has never seen. Po deklarację przyjaźni i spotkania w strefie zdemilitaryzowanej. Trzeba jednak powiedzieć, że ten model negocjacji z Koreą Północną nie przyniósł niczego nowego. Relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a reżimem północno-koreańskim znajdują się z grubsza w tym samym punkcie co wcześniej. Jeszcze gorzej poszło prezydentowi z Iranem. Po wypowiedzeniu wspomnianej już wcześniej złej, zdaniem Trumpa, umowy nuklearnej z tym państwem, nie udało się po raz kolejny sprowadzić Teheranu do negocjacyjnego stolika i to mimo ciężkich sankcji, którymi Stany Zjednoczone potraktowały Iran, mimo zapaści de facto eksportu irańskiej ropy, Teheran nie ugiął się przed żądaniami Stanów Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie, starał się testować determinację Waszyngtonu co do drastycznych środków, które administracja Trumpa chciałaby podjąć, co skończyło się eskalacją konfliktu na początku tego roku i omal nie mieliśmy jakiejś większej konfrontacji na skalę po prostu wojny. Kulminacją tego wszystkiego było amerykańskie wyeliminowanie generała Kasema Sulejmaniego. Konflikt jednak udało się zażegnać, ale z drugiej strony nie udało się uzyskać niczego nowego od Teheranu i wszystko wskazuje na to, że obecnie Iran intensywnie pracuje nad własnym arsenałem nuklearnym. Ten przykład pokazuje też umiarkowaną skuteczność sankcji i ceł, ale mimo to Donald Trump bardzo chętnie korzystał z tych narzędzi ekonomicznych. Ekonomicznego nacisku. Tym chętniej, że z jednej strony chciałby Ameryka mocniej egzekwowała swoje interesy na arenie międzynarodowej,
Ale z drugiej starał się, by amerykańscy żołnierze nie byli wysyłani w nowe miejsca, wręcz przeciwnie, raczej by wracali do domu. W związku z tym sankcje wydawały się rozwiązaniem optymalnym. Sankcje były stosowane wobec Rosji, sankcje były stosowane też na przykład wobec Wenezueli, gdzie Trump próbował w ten sposób obalić reżim Nicolasa Maduro. Oczywiście bezskutecznie, ale warto przypomnieć, że właśnie w tej sytuacji ówczesny doradca prezydenta, czyli John Bolton, prezentował również rozwiązania militarne, wobec których Trump powiedział zdecydowane nie. Kadencja Trumpa była też naznaczona wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych z rozmaitych wielostronnych porozumień i umów międzynarodowych, a także z różnych międzynarodowych instytucji. Można by tu wymieniać długo. TPP, Porozumienie Paryskie, UNESCO, Światowa Organizacja Zdrowia, czy wspomniana już wcześniej umowa nuklearna z Iranem. Wszędzie tam, gdzie Donald Trump widział zagrożenie dla interesów Stanów Zjednoczonych wynikające z jakiejś wcześniejszej wielostronnej umowy, tam po prostu robił krok w tył. W Stanach Zjednoczonych jeszcze od czasów Busha dominowało przekonanie, że wciągnięcie Chin w tryby globalnego rynku i uczynienie ich częścią międzynarodowego ładu spowoduje liberalizację Chin i uczynienie z nich stopniowo takiego odpowiedzialnego udziałowca w międzynarodowym ładzie. Kolejne lata oczywiście zadawały kłam tej tezie, ale amerykańska polityka nie zmieniała się tak szybko, nawet jeżeli wziąć pod uwagę pivot na Pacyfik z czasów Baracka Obamy. To dopiero Donald Trump jasno sformułował amerykańską postawę wobec Chin jako swojego głównego konkurenta w XXI wieku, który zagraża nie tylko interesom Stanów Zjednoczonych, ale być może nawet bezpieczeństwu tego państwa. Nie czas tutaj na omawianie meandrów wojny handlowej toczącej się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami w ostatnich latach. Nie czas na rozważanie o tym, czy polityka Donalda Trumpa okazała się skuteczna. Natomiast warto w tym miejscu podkreślić, że ta zmiana dokonana przez 45. prezydenta, niezależnie od tego, czy pozostanie na kolejną kadencję, będzie trwale odmieniała amerykańską politykę zagraniczną. Wróćmy zatem do początkowego pytania. Czy Donald Trump uczynił Amerykę znowu wielką? W dniu, kiedy nagrywam ten odcinek, na Twitterze prezydent po raz kolejny zapostował Make America Great Again. Chyba jasno sugerując, że Amerykę dalej trzeba uczynić dopiero wielką, co oznaczałoby, że jego odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Ameryka jeszcze nie stała się wielka, dopiero ma się taką stać, być może po następnych wyborach. No i rzeczywiście z tą diagnozą trudno się nie zgodzić. Zapowiedzi Donalda Trumpa z 2016 roku były bombastyczne. Zapowiadała się prawdziwa rewolucja, przede wszystkim w trzech obszarach: w polityce imigracyjnej, w polityce gospodarczej i w polityce zagranicznej. Jeżeli przyjrzymy się temu, co udało się prezydentowi zrobić, w zakresie gospodarki, przynajmniej do marca tego roku, wyniki wyglądały nieźle, ale na pewno trudno mówić o rewolucji. W zakresie polityki imigracyjnej Donald Trump z całą pewnością wykonał kilka mocnych posunięć, choć muru nie zbudował, ale znowu, choć trend mógłby przemawiać na jego korzyść, to jakiegoś drastycznego przełomu w porównaniu z tym, co działo się wcześniej, nie zobaczyliśmy. W polityce zagranicznej Donald Trump dokonał wielu zmian, ale ich skuteczność bywała wątpliwa. W związku z tym dalej obiecuje, że jeszcze może uczynić Amerykę wielką. Problem polega na tym, że nie jest już dla wyborców tą nieznaną twarzą, którą był w 2016 roku. Nie jest już człowiekiem spoza polityki. Idzie za nim rejestr ostatnich 4 lat i tego, co udało mu się osiągnąć, a czego mu się osiągnąć nie udało. I to przez pryzmat tego wyborcy będą go teraz oceniać. Być może część uzna, że wciąż jeszcze warto dać Trumpowi szansę, ale na pewno takich niepoprawnych optymistów będzie mniej niż przed 4 laty. Trump złożył ogromne obietnice, a realizacja okazała się przeciętna. Dodam tutaj tylko, że nie wdawałem się w tym odcinku w rozstrzyganie, czy propozycje, które Donald Trump dał dla odmienienia losów Ameryki, były słuszne, czy też nie. Starałem się sprawdzić tylko, czy prezydent wywiązał się ze swoich obietnic.
Ameryki nie uczynił znowu wielką, ale z całą pewnością ją zmienił i te zmiany pozostaną z nami również po 3 listopada, niezależnie od tego, kto okaże się prezydentem. To wszystko na dzisiaj. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest pełne podsumowanie ostatnich 4 lat wykonania Donalda Trumpa. Zapewne można by było wymienić pewne sukcesy. Myślę, że z perspektywy jego wyborców to na przykład przesunięcie amerykańskich sądów, nie tylko Sądu Najwyższego, w kierunku bardziej konserwatywnym. Można by wymienić też więcej jego minusów i wykroczeń, jak na przykład jego stosunek do mediów, bardzo burzliwy. Pewnie macie na ten temat swoje własne przemyślenia, dlatego zachęcam Was do zostawiania ich w komentarzach. Zostawcie też łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Pamiętajcie o subskrybowaniu i kliknięciu w ten magiczny dzwoneczek, który przypomni Wam o naszych materiałach, o nowych klubotygodnikach, zawsze wtedy, kiedy one się pojawią. Ja również ze swojej strony zachęcam do słuchania swojego podcastu Po Amerykańsku, gdzie więcej mówię o polityce w Stanach Zjednoczonych. Wam przypominam również o innych ciekawych tekstach i materiałach, które pojawiają się na portalu Klubu Jagiellońskiego. Tam również zerknijcie w wolnej chwili. No i ostatnia zapowiedź w tym długim cyklu zapowiedzi. Tuż po wyborach planuję nagrać specjalny odcinek, w którym dla Was podsumuję wyniki wyborów. Także już teraz zachęcam do obserwowania tego, co będzie się działo na naszym kanale po 3 listopada. Do zobaczenia. Thank you.